Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam autorską paczkę komend o Cloudbootsach. Film podzielę na kilka części. Na początku pokażę instalację wszystkich niezbędnych plików, potem przejdziemy do konfiguracji, a zakończymy to prezentacją tych bootków oraz kwestią ewentualnych update'ów. Jeszcze tylko przed filmem chcę zaznaczyć, że jestem lekko chory i mój głos może mieć trochę gorszą jakość niż w innych filmach. Także zapraszam do oglądania. Aby pobrać paczkę, wchodzimy w przeglądarkę i wklejamy link z opisu. Pobrany plik otwieramy, a w nim znajdziemy dwa foldery. Pierwszy datapack wrzucamy do świata, na którego chcemy wgrać Cloudbootsy, a robimy to poprzez wpisanie w wyszukiwarce %appdata%. Dalej wchodzimy w .minecraft saves i wybieramy świat, a do niego wrzucamy naszą paczkę w folderze datapacks. Jeżeli chodzi o ten drugi folder, zawiera on paczkę tekstur, która nie jest wymagana, ale fajnie by było, żeby te budki jednak wyróżniały się na tle innych. Resources pack wrzucamy do folderu Resources Packs, który również znajduje się w .minecraft. Teraz przechodzimy do Minecrafta i wchodzimy w ustawienia paczki zasobów, a następnie przenosimy paczkę Cloudbootz Byte Heblock na prawą stronę. Klikamy gotowe i nasza paczka jest już załadowana. Następnie wchodzimy w świat, na którym zainstalowaliśmy wcześniej Cloudbootsy i tak naprawdę wszystko jest już gotowe. Ok, jesteśmy już na mapce i przejdźmy może do prezentacji tych Cloudbootsów. A więc przede wszystkim są dwa sposoby, aby je dostać. Po pierwsze możemy wpisać to komendą, wpisując function i w tym miejscu wpisujemy system/give/cloudboots, czyli to co tutaj widzicie teraz na ekranie. I w tym momencie dostaliśmy Cloudbootsy, jak widzicie nasz jakby texture pack, a raczej resources pack się załadował, który właśnie mamy w tym miejscu, jak wcześniej pokazałem, i dostaliśmy zwiększony skok. I teraz tak, przede wszystkim co możemy z tym zrobić jeszcze? Możemy te Cloudbootsy oczywiście jeszcze skraftować. Otworzymy sobie tą skrzyneczkę. O kurczę, oj. Zapomniałem włożyć itemków, no ale dobra, to nam nie przeszkodzi. Weźmiemy sobie żelazne buty i 4 złote bloki. Okej, przechodzimy do craftingu i generalnie kładziemy na środku żelazne buty i naokoło złote bloki. No i tak jak widzicie, tutaj dostaliśmy księgę wiedzy, ją klikamy teraz i dostaliśmy właśnie te butki. Generalnie to są po prostu zwykłe żelazne buty, tylko że zmienioną teksturą pod wpływem właśnie dodania specyficznego tagu na te buty, więc generalnie tak to wygląda. No i dobra, może przejdźmy teraz do ustawień tych butków, bo normalnie jakbyście dopiero co zainstalowali tą paczkę, to byście mieli mniej więcej coś takiego, że jump height byłby na 0, particles na 0 i saves na 0. Zaraz wytłumaczę te opcje. Jakbyście właśnie skraftowali te butki, to one by kompletnie nic nie robiły, tak totalnie nic by nie robiły. A więc przejdźmy może sobie do ustawień właśnie tych butków, więc wpisujemy function i na samym dole macie user/settings. Klikacie enter i w tym miejscu pojawiają wam się właśnie ustawienia. Pierwszym ustawieniem jest właśnie command feedback. Jak możecie się już domyślić, jeżeli jest on ustawiony na true i na przykład będziecie zmieniać się między trybami na przykład przetrwania a kreatywnymi, będziecie dostawać właśnie takie powiadomienie, jak na przykład zmieniono tryb gry na i tutaj właśnie pisze jaki. Jeżeli byście chcieli to po prostu wyłączyć, no to klikacie po prostu sobie tutaj na off i w tym momencie cokolwiek będziecie tu klikać, no to jak wiadomo, można się domyślić, takie komunikacje nie będą się pojawiać. A więc my sobie to na razie wyłączymy. Ok. I jeszcze raz piszemy, żeby tutaj na czacie nie było zamieszania. Więc klikamy off. I w tym miejscu możemy sobie ustawić właśnie wysokość skoku. Mamy ogólnie cztery punkty. Domyślnym będzie off, czyli że nie dostajemy żadnego skoku. Ok, ja sobie to wyłączę. Nie mamy żadnego skoku. Natomiast drugą opcją będzie właśnie low, który będzie dawać nam właśnie skok, zwiększony skok 3 i maksymalnie będziemy mogli przeskoczyć 3 bloki. Trzecią opcją będzie właśnie medium, które będzie nam dawało zwiększony skok 4 i będziemy mogli przeskoczyć już aż 4 bloki. A czwartym, czyli ostatnim właśnie ustawieniem jest wysokość skoku high, która będzie nam pozwalać przeskoczyć właśnie 5 aż bloków. No i wiadomo, szóstego już nie damy rady. Trochę biednie wyglądają te Cloudbootsy, ponieważ dają nam na razie tylko wysoki skok.
Dlatego właśnie przejdziemy sobie do drugiego ustawienia. Ja tutaj tylko ustawię na low. I w tym miejscu mamy również 3 oraz opcje wyłączenia partyclesów. Tym chyba najbardziej domyślnym i najbardziej powszechnym do cloudbootsów będzie właśnie Snowflake, który będzie respić nam właśnie kiedy skaczemy taki właśnie obok chmury. Drugim będzie właśnie Flame, jak można tutaj przeczytać, a trzecim będzie Heart, czyli tutaj mamy śnieg, tutaj mamy ogień, a tutaj mamy właśnie serduszka. My na razie zostaniemy przy Snowflake'u, ponieważ jest najbardziej tutaj właśnie domyślnym. Pójdziemy sobie teraz właśnie na kraniec tych tutaj panelów i wytłumaczę teraz opcję Safe Zone. Na czym ona polega? Gdyby ona była wyłączona i byśmy ustawili sobie na przykład na jump height równa się off i teraz przełączymy się na tryb survival, dostalibyśmy jak wiadomo obrażenia. A w momencie gdybyśmy włączyli właśnie ten Safe Zone, klikamy on i przełączamy się na tryb survival, to jak zaczniemy spadać, zaczną się pojawiać nam partyclesy, które będą nam ten skok spowalniały, więc jeszcze raz to wam pokażę. Ok, spadamy, no i pojawiają się partyclesy, które uniemożliwiają nam właśnie dostanie obrażeń. Jeszcze tylko powiem, że ten efekt jest poprzez otrzymanie efektu powolnego opadania, więc mogę wam to teraz zaprezentować w tej komorze. Więc wchodzimy do tej komory, ona będzie następować tutaj na samą górę, jak spadniemy na sam dół. A więc zmieńmy sobie na tryb przetrwania i jak zaczniemy spadać, no to dostaniemy powolne opadanie. Co ciekawe tutaj, jeżeli na przykład wypijemy sobie na kreatywnym, żeby nie marnować tych płatek, jeżeli na przykład ustawimy sobie wysokość skoku na wysoki i teraz będziemy po prostu wysoko skakać, to jeżeli byśmy wypili taką miksturkę, nasz właśnie jump boost się wyłącza i normalnie płotka sobie może działać. I jak już minie, no to po prostu zostanie zastąpiony przez nasz zwiększony skok z cloudbootsów. I tak samo jest właśnie z miksturą powolnego opadania. Jeżeli tutaj sobie zaczniemy spadać i wypijemy płotkę powolnego opadania, to jak widzicie, zastąpiło to nam się poteczką, którą przed chwilą wypiliśmy. Więc jakby tutaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby sobie to po prostu używać na survivalu i pić na przykład takie potki, które nam właśnie dają właśnie takie efekty. Co ciekawe, jeszcze podam ciekawostkę, a raczej taką zaletę, że właśnie, ojojoj, dlaczego tu nie ma w tych skrzyneczkach, w których wcześniej ustawiłem sobie itemki, no trudno. Weźmiemy sobie na przykład jakiś enchant, na przykład niezniszczalność i na przykład ochronę 4. Jeżeli ją ustawimy teraz na właśnie te budki, to jak widzicie, możemy normalnie sobie je łączyć z różnymi efektami, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Po prostu statystykami te butki są porównywalne do właśnie żelaznych butów, z których to właśnie skraftowaliśmy. A więc prezentacja tych butków, mam nadzieję, że poszła w miarę płynnie i w porządku. No i przechodzimy do kolejnego etapu tego odcinka. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tu jest jeszcze tekstura. Tutaj jak widzicie jest tekstura tych właśnie budków. Ja sobie może to kamieniem szlifierskim zdejmę, żeby to lepiej było widać. Okej, zdejmujemy i zakładamy te budki. Jak widzicie, one mają właśnie teksturę takich żelaznych plus takie złote jakby piórka. No i tak to mniej więcej wygląda. No i przechodzimy do kolejnego etapu tego odcinka, czyli ewentualnych aktualizacji tej paczki. Okej, a więc jeżeli chodzi o aktualizację tej właśnie paczki, będą generalnie pojawiały się z upływem czasu i będę je wrzucał w przyszłych odcinkach. Także nie przekapcie żadnego filmu, powiedzmy, że w opisie będę zamieszczał ewentualną taką łatkę. Oczywiście jestem otwarty na propozycje, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, co można by było tutaj zmienić, albo dodać, bądź usunąć, no to możecie tutaj pisać pod tym filmem w komentarzu. Jestem generalnie otwarty na propozycje, także śmiało możecie pisać. Także to by było tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. No i ja zapraszam do oglądania innych filmów, no i czekajcie na kolejną sobotę, też pewnie coś ciekawego wymyślę. Także to by było na tyle z tego odcinka, trzymajcie się, no i cześć!